Witam was serdecznie z tej strony Zazik Xeno. Słuchajcie, w kolejnym unboxingu tym razem mam dla was dwie nowe figureczki. To są dosyć ciekawe figurki, nie powiem. Jedna to będzie z jednej z znanych, bardzo znanych serii, jeżeli chodzi o kosmicznego łowcę, nic więcej już wam nie powiem, a drugi z najlepszego filmu o obcym, także myślę, że bez zbędnego przedłużania zapraszam was na stół. Dobra, a więc przechodzimy do unboxingu. Mam, tak jak mówiłem, mam dwa nowe pudełeczka i sprawdzamy zawartość pierwszego pudełka. Na razie to sobie odłożymy na bok. Słuchajcie, mniejsze pudełko, ale myślę, że zawartość jest całkiem ciekawa, ponieważ, słuchajcie, jest to figurka Ultimate Elder Predator, tak jest, moi kochani, sławetny Greyback, także figurka, druga moja figurka, którą mam z Predatora, tak jak mówiłem, to również jest z Predatora dwójki, czyli z filmu. No i słuchajcie, zobaczymy, powiem wam tak, pudełko bardzo podobne do tego, którego mam z Jungle Huntera. No i dobra, słuchajcie, zajrzymy sobie do środeczka. No i jest, proszę bardzo, jest cały Greyback. Kurde, chyba nic nie widzicie, bo to cholera. O, teraz widzicie. Jest Greyback, jest cały jego osprzęt. Także słuchajcie, otwieramy, sprawdzamy. Jest to oczywiście figurka mekowska. Także jest mega, mega dobrze. Teraz tak, czy mi się uda to otworzyć jakoś tak fajnie to? Chyba się nie uda. Cholera, ja sobie zapomniałem przygotować mój nożyk. Czy ja coś mam tu pod ręką, żeby... Kurde, chyba nie. Słuchajcie, muszę się cofnąć po mój nożyk. Idealny. Dobra. O. Jest mój nóż. O, jest. Nóż do unboxingów. Dobra, powoli rozcinamy tą folię, żeby nie uszkodzić. I wyjmujemy bydlaka, kurwa, tak? Bydlaka, śmierdziela, predatora. Okej. Okay. I słuchajcie, i wychodzi nam predator. Jest, proszę bardzo. O, jest i maseczka, jest cały predek, także mega, mega. I słuchajcie, najśmieszniejsze jest to, że ten Greyback, zresztą zaraz też to zobaczycie, mnie na materiale. Dobra, tak, tutaj mamy to, tu mamy to, jakieś takie pierdoły. O, kurde, taśmy to powypierdzielać gdzieś później. Czy jeszcze gdzieś jakieś taśmy mamy? O, słuchajcie, tak jak mówiłem, Greyback, akurat tu ta figurka Greybacka ma ten mały pistolecik taki skałkowy, także taki fajny mały detalik. Mamy jeszcze, co ciekawe, tylko jak go tu wyjąć? Cholera. O, o, jest, 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 udało się. Mamy nawet maczetę. Jak wasz KG normalnie, pozdrawiam dla kumatych. I oczywiście tak jak było wtedy z tamtego predatora, Jungle Huntera, czyli mamy dwie czaszki. Jedna z kręgosłupem. Druga taka zwykła, malutka czaszka, bez kręgosłupa. A oczywiście standardowo plazma caster, wymienne. Gdzież plazma caster, widzę, że mam też... Oj chuj, nie mów się mi, że go rozwaliłem już. Ja pierdolę, czy to po prostu taki chujowo był? A nie, chyba nie, dobra, uff, jest, działa. Spieprzyłem już plazma caster. Dobra, ale ten plazma caster to widzę, że to rzeczywiście słabo jest zamontowane, kurde. A czy ta część mu się rusza w ogóle, czy to jest taka... Aha, ta część mu się w ogóle nie rusza. No dobra, okej. Okay. Niechaj i tak będzie. Dobra, słuchajcie, ale to za chwilkę jeszcze. Jedna rzecz, która mi się bardzo podoba w tej figurce, to fakt faktem... Czekajcie, to była ta... Czy to nie była ta akurat figurka? Maska. Nie, to nie była chyba ta maska. Któraś tu maska była taka dosyć ciekawa. Nie, to musi być ta w takim razie. Chyba to jest ta maska. Tylko jestem, jak tu się... Czekajcie, gdzie tu jest jakiś... no właśnie, jest tutaj. Switch on, switch.
Chyba nie. Chyba, kurde, to jest wersja jakaś bootlegowa. Czekajcie, lekko spróbuję podważyć. Słuchajcie, to jest wersja chyba jakaś bootlegowa. Ponieważ normalnie przy tej masce powinna być... Przy tej konkretnie masce powinien być taki... właśnie jakaś taka klapka ala, żeby ją tu otworzyć i wsadzić baterię. Chociaż nie. O, czekajcie, udało się. Chyba jest klapka jednak. Tylko ciężko ją w ogóle otworzyć, powiem wam szczerze. Czekajcie. O, dobra, już wiem, gdzie jest klapka. O kurde. Żeby to otworzyć, słuchajcie, to trzeba mieć kurwa... O, chyba idzie. O, poszło. Tak jest, czyli jest ta. Słuchajcie, mamy takie małe bateryjki. Pewnie tego nie będziecie widzieć na materiale, ale po prostu można mu tą maskę włączyć i mu się wtedy takie oczka świecą. Fajna, śmieszna, świetna sprawa, powiem wam szczerze. Świetna i śmieszna. Tylko kurde, po prostu to otwarcie jest tak zrobione, że po prostu ciężko jest w ogóle ją wyjąć, tą klapkę. Ale no dobra, udało się jednak. Już się bałem, że mam jakąś wersję bootlegową po prostu tej figurki, po prostu nie będzie tego. Ale fajnie, bo od razu mamy też i bateryjki w zestawie, także spoko. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do mięsa, czyli do naszego... Aha, wszystko teraz mu się wysypało, trudno. Przechodzimy do tego mięska, czyli właśnie Greybacka. Tylko teraz tak, bo tu kurde, po prostu naprawdę ktoś inteligentnie to zrobił. I muszę teraz podcinać tutaj takie... Na rękach bardzo małe gówna. O, poszło. A ja pierdolę, jeszcze tutaj na torsie jeszcze. To będzie kurwa ciekawa operacja. Nie chcę jego uszkodzić, tylko chcę ten pasek cholerny. O. Dobra. O, poszło jedno. Teraz powinno pójść drugie. Ja pierdolę, to masz trzy paski, no bez jaj. Dobra. Jeden, drugi poszedł. Jeszcze ten trzeci by się przydało, bo tu kurde jakoś inteligentnie złapać. O, jest. No. Przecież masakra. O, kurde, no idziesz, no idzie, dali. No dali. No, nareszcie. Dobra, te waski, wszystko zaraz będzie do wypierdzielenia. I czy już możemy wyjąć naszego Greybacka, czy jeszcze coś mu tu przeszkadza w wyjęciu? Chyba wszystko można. Dobra, musimy go wypchnąć trochę. O, jest. Wyszedł nasz Greyback. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. No, oczywiście widzę, że akurat klapka mu się nie otwiera. Także tutaj nie mamy klapki. No i niestety faktem, że ten kabelek jest uszkodzony od właśnie komputerko pretka, więc no niestety taka jest wada przyprodukcyjna tych Predatorów, że oni mają te kable i po prostu te kable zwykle gdzieś tam się uwalają. O, jakaś czaszka w ogóle wyleciała, nie wiem skąd. Zajebiście, jakiś element już kolejny odpadł. Nie, no zajebiście się zaczyna ten unboxing, nie? Ale nie, słuchajcie, jest Greybaczek. Jest bardzo fajnie, wygląda. I słuchajcie, nawet na tą maczetę on ma tutaj pochwę taką swoją. O Jezu, jak się ciężko ją wsadza. Czekajcie, może w tą stronę jakoś... Kurde. W ogóle, ja pierdzielę. Ale... Oj, chuj. Ja nie chuj, dobra. Czekajcie. Nie mówcie mi, że ta pochwa jest na tyle zrobiona mała, że po prostu to się cały ten się nie zmieści. No ja pierdolę. Enakea tak spierdoli, żeby się cała maczeta nie chowała. Ja pierdolę. Jeszcze ten pasek taki... Tu powypadało to wszystko. Masakra, słuchajcie. No dobra, nic. Zaraz sobie to ogarnę do zdjęć.
A, i jeszcze, która bardzo fajna rzecz, która jest śmieszna i mi się podoba, to, że ten Greyback ma taki fajny kolczyk tutaj założony. Kurczę, chyba tego nie widzicie, ale ma to taki przepięty, ma taki kolczyk, także myślę, że już to zrobię na przebitkach. Oczywiście, no cóż, ostrza nadgarstkowe są wysuwane, chociaż one są wysuwane na taką bardzo małą odległość, także tak trochę słabo. Bo nawet dłużej się wysuwały te ostrza nadgarstkowe u City Huntera. A tutaj po prostu tak lekko się wysuwają i nic więcej. Nie, akurat figurka wygląda bardzo dobrze. Trochę przypomina właśnie Jungle Huntera, tylko że z inną kolorystyką trochę. Ale jest spoko, słuchajcie, naprawdę fajnie. Możemy mu tą. O, jeszcze tutaj ma ten taki naszyjnik na głowie. Okej, fajnie, dobrze wiedzieć. I oczywiście możemy właśnie mu na przykład zamienić na tą maskę ze świecącymi się oczami. O, proszę bardzo. Jest pełni zamaskowany Greyback. I to jeszcze to jest ta maska właśnie z oczkami. O, proszę bardzo. Świecą się oczy, chyba się świecą. Także spoko, spoko. Szkoda, że jest tyle tych, moim zdaniem, trochę tych elementów i te elementy bądź są na tyle małe, że po prostu mogą bardzo właśnie, tak jak widzicie, pochwała mi już uciekła, muszę ją wsadzić do tego, więc trochę trochę jest dziwnie to zrobione, moim zdaniem. Teraz, kurde, nie mogę, z Mariana, po prostu nowa figurka, ja już nie wiem, jak się nią, kurwa, obsługiwać. Ja pierdolę. O, weszło. Oczywiście tak, Plasma Caster, który też jest wzięty właśnie od Predatora z Jungle Huntera. O, proszę bardzo, mamy Plasma Caster. Jest tutaj druga część jego. Tylko szkoda, że ten Plasma Caster, akurat ten, który tutaj jest, jest taką jedną bryłą. On się tutaj wydaje, że nie powinien być bryłą. Powinien się ruszać, ale no niestety jest tylko jedną taką bryłą. Więc no cóż, nie można w takim razie chyba mieć wszystkiego, jak to mówią. Dobra, teraz znowu spróbujemy. No i też to montowanie tych plazmakasterów na tych predatorach jest po prostu dla mnie nadal po prostu zagadką. Także no cóż. Nie wiem, jak to Neka sobie gdzieś tam wymyśliła, że to ma się, kurczę, trzymać. Szczególnie, że jak będę chciał poruszyć głową teraz, to ten plazma caster spada z tego predatora. No, widzicie, nawet, kurde, ten plazma caster nawet się za bardzo nie chce trzymać tutaj. Nie, trochę, jeżeli chodzi o pewne rzeczy związane z budową figurki, niektórymi elementami, dziwnie to wygląda, niestety. Ale nie jest źle, tak? Nie ma co narzekać. Trzeba jeszcze mu tutaj ewentualnie tą pochwę schować na maczetę jakoś. Kurde, po prostu masakra, masakra, co tu się dzieje. No i tak jak mówiłem, dwie wymienne głowy, jedna maska z oczami LEDowymi, druga maska zwykła, taka właśnie z City Huntera, można powiedzieć, troszeczkę. Także możemy sobie wymienić. Te ostrze nadgarstkowe, kurczę, trochę szkoda, że nie są dłużej się, nie, że na dłuższą wysokość się nie. No. Nie wysuwają. Ale tak to fajnie. O, chyba się udało. Chyba się odblokowało. ale tak generalnie to spoko figurka. Fajnie, dużo jest szczegółów. Dredy to też spoko. Naprawdę zarąbiście. No mówię, taki trochę Jungle Hunter, tylko że z małymi detalami, małymi szczegółami. Dobra, zamienimy mu normalnie na tą głowę drugą. Jak będzie wyglądał. Teraz to jest, kurwa, porządny predator. Oczywiście tutaj też schowamy te ostrza nadgarstkowe. To winno się też właśnie mu udać zmienić te, o, ręce. Znaczy ręce, dłonie. O, i w sumie możemy mu wsadzić. Czy nie możemy wsadzić maczety? Chyba nie możemy. Czy ta maczeta. Nie, ta maczeta tu będzie latała. Nie, to chyba tylko to jest na pistolet. Powinno przynajmniej być na pistolet. Pistolet się mieści. Dobra, czyli tu jakoś trzeba maczetę wkitrać. Chyba, że możemy to zrobić po prostu od dołu. O, możemy to zrobić od dołu. Super. Dobra. Mamy maczetę.
Ja jest. Także wiesz, wiecie. Wasz KG w wersji Predatora. Ja to zdejmuję, dole zdejmuję kominiary, tak? No to właśnie idę na robotę. Także no tak wygląda właśnie Greyback. Słuchajcie, no trochę jest tych elementów. Cóż, ten pistolecik, tak. Mamy sakiewkę. Nie, spoko. Całkiem fajnie, tylko szkoda, kurwa, że po prostu moim zdaniem pewne rzeczy tutaj nie pasują. Na przykład myślałem, że można całkowicie w tą pochwę schować tą maczetę. A on niestety nie da się, więc po prostu nie wchodzi. Jeszcze dodatkowo te gumowe wszystkie rzeczy. Nie chcą tutaj właśnie się już, tak jak mówiłem, ta pochwa mi się odłączyła. Ale może mi się uda ją znowu wsadzić. Zobaczmy. O kurde, chyba nie. Dobra, słuchajcie, to nic, to sobie zrobię poza kadrem. I jeszcze raz wam zrobię przebitki z tego, z bliska. I przechodzimy do drugiej figurki. Teraz przed wami druga paczuszka, druga figurka i słuchajcie, jest to, można powiedzieć, małe, bardzo małe, spełnienie marzeń z dzieciństwa, ponieważ iż gdyż, oczywiście jest to, od razu zaznaczam, wersja bardzo budżetowa i jest to figurka po prostu królowej z filmu Aliens, tak jest, moi drodzy. Figurka królowej ksenomorfów, ja pierdolę, słuchajcie, szczerze kupiłem sobie tą wersję bootlegową, można w sumie, to jest można powiedzieć wersja bootlegowa, jest to chińska wersja, z dwóch powodów, po pierwsze była tańsza, a po drugie zobaczymy sobie, czy rzeczywiście trochę będzie odstawało od tej wersji nekowskiej. Chociaż moim zdaniem raczej nie powinna, ale słuchajcie, pudełko jest dosyć śmieszne, bo po prostu mamy aliens, mamy niewyraźną kurwa królową i mamy jakieś tutaj czerwone, jakieś takie dziwne kwadraty. Także nie wiem, o co to w ogóle chodziło, co autor miał na myśli. Oczywiście szybką instrukcję obsługi, jak złożyć królową i co, i wszystko jest po prostu w chińskich domkach napisane, więc cóż. Fajne, że podobnie jak przy innych figurkach, właśnie czy to są właśnie przy Greybacku, czy przy City Hunterze, mamy to, że to jest takie, wiecie, pudełko otwierane, tak, że możemy sobie zajrzeć do środka i po prostu widzimy, o, jaka fajna królowa. Także słuchajcie, no cóż, przechodzimy chyba do unboxingu. Okej, tu otwieramy. Co my tu mamy? Jest i królowa. O kurde, jest to wszystko tak zataśmowane i teraz weź to, człowieku, sobie znowu otwieraj. Okej. O matko bosko, samo tak to zabezpieczyli taką taśmą, to nie wiem. O ja, słuchajcie, taśmy. No tutaj po prostu widzę, nie skąpili na taśmie. O, chyba powoli to mamy. Dobra, mamy to, udało się otworzyć. O, proszę, słuchajcie, od razu pierwsza rzecz, która widzę, że mi się rzuca w oczy, to, czekajcie, tylko żeby tego też nie zniszczyć, wszystko tu jest po prostu tak taśmą zapierdolone, że tak powiem. Okej, wyjdzie, dobra, udało się. Mamy taką malutką... taką tabaleczkę, taki znaczek, że to jest właśnie Alien Queen z filmu Aliens z 1986 roku. Okej, fajna rzecz. Podoba mi się. Można sobie fajnie postawić taką figurę. Tylko teraz tak, co to jest?
To jest jakieś kuźwa pudełeczko. I powiem wam szczerze, że nie wiem, do czego ono w ogóle służy. Jest to coś w ogóle napisane? Nie ma nic napisanego. Nie, po prostu mamy takie pomarańczowe, przezroczyste pudełeczko, do którego znaczenia nie wiem, po co ono jest. No i dobra, i słuchajcie, i przechodzimy chyba do mięska, czyli do naszej królowej. Tylko teraz tak. Jakby ją tu, kurczę, wyjąć, powiem wam szczerze, bo to jest chyba... Aha! Słuchajcie, mało tego, to już widzę, że to jest królowa typu IKEA, made yourself, tak? Złóż sam, widzicie już rączkę, rąsia królowej. Okej, czyli trzeba królowę złożyć samemu. Okej, czyli IKEA, dzień dobry. Nawet Chińczycy z IKEA musieli ściągnąć. Jest i nóżka. Dobra, zobaczmy te elementy na razie. Nie, no to kurczę, wygląda całkiem fajnie. Jak na chiński budlek, można powiedzieć, że chiński budlek, nekoski, to stawy, tu przynajmniej tu stawy wydają się być, kurczę, fajne. I strasznie przezroczyste są te, kurczę, tutaj też te elementy. Tak śmiesznie, dziwnie to wygląda. Okej, i teraz tak, co my tu jeszcze dostaliśmy w tym pudełku? Tak, dostaliśmy jeszcze taką podstawkę, więc fajnie, będzie można naszą królową sobie postawić na takiej podstawce. Także całkiem fajne, to jest akurat mi się podoba, kurczę, że mamy taką od razu podstawkę pod to daną. I też chyba to podstawki, widzę, jest taki przezroczysty badyl, można powiedzieć, taka... Patrzcie, o Jezus, pozabezpieczali to... jest. Tak jest, mamy też taki specjalny badyl, żeby właśnie tą naszą królową oprzeć o to. Także tak to mniej więcej na razie wygląda. Okej, to na bok. Dobra, czekajcie. Masakra! Dobra, udało się. To tak, to jest niepotrzebne, pudełeczko wypadło, mówię, nadal nie znam kontekstu w ogóle tego pudełka, nie wiem, może to się jakoś kładzie na to i wygląda, nie wiem, dobra. Never mind, bierzemy królową, trzeba odbezpieczyć, całe szczęście tu już nie ma tych dziwnych rzeczy, gumek, tylko są po prostu zwykłe druciki poprzykręcane. To musimy sobie to po prostu wszystko podkręcać. No dalej, zrób to. Dobra, poszło. Jeszcze tylko tutaj. Ogonek odbezpieczymy. Dobra. Usuwamy te... jeden kabelek, drugi kabelek i trzeci z czwartym. Chodźżeż tu. Poszło. Dobra, i słuchajcie, właśnie, mamy naszą królową. Powiem wam tak, wielkościowo jest bardzo malutka. No, ogonek trzeba troszeczkę wyprostować, bo widzę, że troszeczkę jest ten. No, powiem wam szczerze, że spodziewałem się trochę większej królowej, ale jak na wersję taką budlegową całkiem spoko to wygląda. Tylko jedno ja mam zasadnicze kuźwe pytanie, dlaczego ona ma... Aha, nie, dobra, okej. Bo ona po prostu była krzywo tak wsadzona do tego, do pudełka. Dobra, już miałem się pytać, dlaczego ona ma kuźwa ręce tam, gdzie nie trzeba. Dobra, ale jest, udało się, musimy jeszcze tylko sobie zrobimy tak, jak powinno to ładnie być. Fuck. Dobra, jeszcze raz. No niestety, tutaj te elementy są takie dosyć malutkie. Okej, dobra, jest. Dobra, nóżka. Nóżka hyc. No właśnie tam, no dali. Dali, właśnie tam. Kurde. Czekajcie. Chyba tutaj ktoś nie pomyślał i nie rozepchał tej dziury, kurde. Dostatecznie. O, dobra, weszło. I teraz jakoś to tu wsadzić trzeba. Noż kurwa! Ja pierdolę, co tu się odjebało teraz? Chodźżesz tu.
czekajcie, czy ja mam gdzieś moje kombinerki? Ja to spróbuję kurwa kombinerkami, kurde, zacisnąć. O, sam profesjonalizm, po prostu profesjonalizm pełną parą, jak zwykle u mnie. Czekajcie, czy w ogóle mogę to wyjąć jakoś? It was at this moment that he knew. He fucked up. Tak, żeby go... No i chuj, teraz nie wiem, gdzie ja to poleciało. Oh, fuck my god. Ja pierdolę. Dobra, cięcie, zaraz wracamy. Dobra, słuchajcie, niestety nie udało mi się znaleźć tego elementu. Gdzieś po prostu odskoczył, kurwa, nie wiem, w którym miejscu teraz w pokoju jest, ale trudno. Więc na razie będzie jedna noga królowa. Królowa jest kaleką. Słuchajcie, też powiem wam szczerze, że jak na budżetową wersję całkiem spoko wygląda. Trochę mnie tutaj martwią pewne elementy, które tutaj są, czyli trochę takie cienkie te ręce. Oczywiście królowa też jak wszystkie inne figurki ma wewnętrzną szczękę, tylko ona jest, o właśnie, lekko wysuwana. No i niestety troszeczkę wszystko to lata, taka, no mówię, budżetowa wersja, tak? Dla kogoś, kto nie stać na figurkę, porządną figurkę Neki, to no to taki, powiedzmy, taka tańsza alternatywa. No i oczywiście też mamy takiego tutaj cycka właśnie z przodu i możemy ją sobie postawić i po prostu opieramy ją sobie tutaj na takiej podstawce. Drugą rzeczą jest taka, że ta figurka no, nie jest za duża, tak? No powiem wam szczerze, że w przeciwieństwie do Predatora, który... No, jest są praktycznie takiej samej wielkości, tak? Także ciężko jest to w jakiś to sposób, kurczę, ustawić razem z innymi figurkami, które mam tutaj. No, ale nawet taka mała pierdołka, że sobie stała taka królówka, całkiem spoko nawet. Takie, no mówię, wersja budżetowa. Ale no mówię, gdyby jeszcze znajdę tą nogę, to na pewno gdzieś tam off-camera, jeżeli mi się uda ją w ogóle znaleźć, off-camera, to na pewno ją sobie postawię i będzie się tutaj ładnie nam prezentowała. Troszeczkę mi się wydaje, że taki tani plastik w tym wszystkim jest. Aczkolwiek, no jeżeli chodzi o dbałość o detale, to nawet tutaj jest trochę coś tutaj zachowali z tego wszystkiego. Więc główka się rusza, szyja się rusza, także to akurat fajnie. Trochę lata, no nie da się ukryć, że te niektóre stawy są po prostu mało takie trochę stabilne, tego wszystko się rusza, lata. No i też tutaj mnóstwo elementów jest taka przezroczysta, jak weźmiemy pod światło, to jest takie trochę też przezroczyste, co też trochę dziwny efekt daje. No łapki to są po prostu spłaszczone, jakby coś tej kulowej, nie wiem, słoń nadepnął kurwa na te ręce, tutaj na te dłonie. Także no, ale szczerze, jeżeli kogoś nie jesteś na figurkę z Neki królowej za ponad 600 zł, to taka, powiedzmy, wersja budlekowa, znaczy budżetowa, taka po prostu, żeby sobie stało, tak mało miejsca zajmowało, to spoko, nie? Ale no cóż, no szczerze, gdyby miała ta noga, kuźwa, słuchajcie, no po prostu tak to rozwiązali tutaj do dupy moim zdaniem. Made yourself, kurwa, mi się zachciało Ikei. Tak mi się zachciało Ikei, że po prostu kurwa zgubiłem cycka, żeby tą nogę postawić. Słuchajcie, no to nic, to w takim razie przejdziemy sobie do podsumowania. A więc słuchajcie, jesteśmy już na podsumowaniu figurek i mojego unboxingu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o samego Greybucka, czyli Predatora z filmu Predator 2, to jest starszy Elder. Słuchajcie, figurka wygląda świetnie, tak? Nie będę ukrywał, że fajne to kilkanaście tych elementów ma. Mamy ten mały pistolecik, mamy troszeczkę tego plazmacastera, który ten plazmacaster akurat tutaj słabo moim zdaniem wyszedł gorzej niż przy... Jungle Hunterze, ale ogólnie fajnie. Fajny jest w ogóle ten feature z tą maską i z tymi oczami, które się świecą w tej masce. Całkiem fajny feature. Bardzo mi się to, kurczę, podoba. Nie będę ukrywał, że
No trochę się spodziewałem trochę czego innego, jeżeli chodzi o tą maczetę, że ta pochwa się tam nie mieści całkowicie, ta maczeta tej pochwy. Szczególnie, że po prostu te elementy też tam tak, kurczę, nie mogę powiedzieć, że kruche, ale są tak te wszystkie bolce małe, że po prostu wystarczy lekko gdzieś poruszyć i on po prostu tutaj wszystko odpada. Ale tak reszta, całokształt całkiem spoko, wszystkie te stawy fajnie działają, można fajnie ustawiać sobie te figurki, także tutaj duży, duży plus. I teraz faktem, że to jest figurka NECOSka, także naprawdę tutaj jestem z Predatora jestem zadowolony. Cóż, jeżeli chodzi o Królową, jak mogliście wreszcie zauważyć, na zdjęciach udało mi się znaleźć ten element i udało mi się po prostu ją naprawić, także operacja się udała, pacjentka żyje, można tak powiedzieć. Ale tak, jeżeli chodzi o Królową, słuchajcie, no to jest też powiedzmy pseudo action figure, tak? No, mamy tą podstawkę, mamy to wszystko, ale jednak, no kurczę, ta figureczka to jest po prostu mała budżetowa wersja tego, co mamy w Nece, którą możemy dostać, jak mamy figurkę Neki. Dla tych, którzy też na przykład nie mają miejsca na dużo, na fi dużą figurkę, no to, że to też jest fajna rzecz, że można taką malutką figureczkę sobie kupić, i fajnie ona się będzie prezentowała. Tutaj, jeżeli chodzi o wykonanie, no trochę ciut jest gorsze. No wiadomo, no to jest chiński budlek, można powiedzieć. Ale całkiem spoko się prezentuje, tak? Ona sobie już stoi u mnie w rogu tutaj na parapecie. Także będzie się fajnie prezentowała. Ale no niestety, spodziewałem się przy królowej, spodziewałem się troszeczkę więcej. Fakt, dużo ma fajnych elementów, fajnie to wygląda szczegółowo, ale to nie jest plastik do końca, tak? Większość tych rzeczy, które ona ma, to nie jest plastik, to jest taki jakby odlew gumy z plastikiem, coś takiego, taka dziwna trochę ta faktura jest. Też nie będę was przed wami ukrywał, że no te stawy trochę fajnie słychać, że one sobie jeszcze strzelają, ale podejrzewam, że one bardzo szybko się zużyją, więc raczej do zabawy czy do jakichś innych rzeczy raczej nie polecałbym, szczególnie, że mówię, te dłonie, wielkie dłonie do łosu są spłaszczone, jest jedna po prostu bryła. Też inna sprawa, że trochę jest taka za bardzo ruchliwa, tak? Za bardzo gdzieś tam się rusza, nie ma takiego przeskoku, żeby po prostu figurka trzymała się tak jakby w jednym miejscu. Ale no cóż, ale mówię, jeżeli chodzi o budżetową wersję królowej, całkiem spoko. Nie widzę tutaj żadnych jakichś takich większych rzeczy. No mówię, sam jeszcze nie jestem w stanie sobie kupić takiej oryginalnej królowej od Neki, bo to, tak jak mówię, to jest koszt 600 zł, czasami w górę nawet. No i też wysokość tej królowej nie jest za duża, tak? Ona jest naprawdę malutka, szczególnie jeżeli mamy figurki Predatora czy ksenomorfy, tak jak ja mam, no to ona po prostu mikro królowa, tak? Taka niewyrośnięta trochę. Taki karzełek wśród królowych. Ale mówię, jeżeli nie macie miejsca, nie macie za bardzo pieniędzy, jeżeli chodzi o królową, a chcielibyście mieć taką figurkę królowej, no to taka wersja budżetowa może być dla was. Greyback świetny, poza paroma momentami, paroma rzeczami, które mi się tam za bardzo nie podobają. Ale tak czy siak, świetnie się to prezentuje. Także też mogliście zauważyć sobie na moich zdjęciach, jak to wszystko się prezentuje. No i cóż, myślę, że powoli miejsce na moją kolekcję figurek się powoli, bardzo powoli kończy. W sumie mam chyba miejsce jeszcze na jedną figurkę. Może za miesiąc lub dwa ją kupię, bo mam w planach całkiem fajną rzecz kupić. Ale to pomyślimy o tym. A jeszcze, jeżeli chodzi o tą królową, to rozkminiłem chyba mniej więcej, jak, co można zrobić z tym pudełkiem pomarańczowym. Po prostu postawiłem sobie tą nazwę, ten taki plan, taką nie plandekę, tylko no ten. Ja nie wiem, jak to nazwać, tak? Tą nazwę po prostu na tym i po prostu sobie to postawiłem i siedzi. Także, ale szczerze, do tej pory nie wiem, o co chodzi z tą pustym pomarańczowym pudełeczkiem. Ale no cóż, słuchajcie, myślę, że mogliście sobie zobaczyć, możecie sobie również sami ocenić, czy wam się coś takiego by przydało, chcielibyście. Mówię, jeżeli przy królowej, okej, szykujcie się, że to jest chińskie, a nie jest kurwa neka, ale mówię, budżetowa, spoko, tak? Mało miejsca zajmuje, całkiem fajnie się to prezentuje.
trochę mi nie leży to, że ta szczęka wewnętrzna jest tak trochę dziwnie zrobiona, bo ona tak, królowa generalnie ma tą szczękę wysuwaną, jak inne ksenomorfy, ale ona jest po prostu, powiem wam szczerze, że aż strach ją po prostu, strach po prostu kurwa to wyjmować, bo to wszystko przy tej królowej mi się wydaje jest takie bardzo kruche, że no mam wrażenie, że mi się po prostu może rozlecieć zaraz w rękach, tak? Z Predatorem tu jest troszeczkę lepiej, ten plastik rzeczywiście jest lepszej jakości, lepiej to wszystko wygląda. Trochę ten plazmacaster nie chce siedzieć, to jest duży błąd, szczególnie, że to jest no, pierwsze Predatory, które miały dosyć duży ten plazmacaster jednak na swoim ramieniu. I tutaj też faktem, że ten Greyback ma tak gęsto ułożone te dready, że praktycznie jak nawet założymy mu ten plazmacaster, to wystarczy lekko nawet dmuchnąć, że tak powiem, dmuchnąć po prostu w to i ten plazmacaster zaraz odpadnie. Także to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że ten plazmacaster rusza się tylko góra-dół. Nie możemy go sobie fajnie ustawić gdzieś tam na boki, tak jak przy Jungle Hunterze. Ale to jest taki mały detal, bo ja generalnie już jednego Predatora z plazmacasterem mam, także sobie stoi drugi bez plazmacastera, z maczetą w łapie i tam wszyscy się biją z moimi trzema ksenomorfami, które mam. Także tutaj też taki mały update, że miesiąc temu sobie kupiłem figurkę też nekowską właśnie Warriora z Aliens, ale nie nagrałem dla was tego unboxingu, bo niestety nie miałem czasu, nie miałem do tego głowy, zobaczyłem, po prostu otworzyłem i tyle, tak, ale myślę, że jeszcze nie jedną figurkę, przynajmniej jeżeli jeszcze może znajdę gdzieś miejsce na jakąś, to jeszcze nie jedną figurkę będę na pewno chciał kupić. Ale na chwilę tam, na chwilę obecną tam, gdzie wszystkie moje figurki stoją, no to niestety mam już tylko ostatnie miejsce na jedną figurkę. No i cóż, tyle, tak? No mówię, królową polecam dla ludzi, którzy mają wersję budżetową, nie stać ich, mają miejsca, Greybacka, bardzo fajna figurka. I ten kolczyk mi się bardzo podoba, jako tutaj te swoje ma tak zwane chrapy i tutaj na tym taki wisi mu kolczyk. Całkiem fajnie to, spoko zrobione. Trochę pistolet mógłby być taki troszeczkę lepszej jakości, bo to tam wygląda po prostu jak naprawdę odlew chińskiego budlegu, ale fajny detal, fajnie można sobie jakoś to tam na przykład, nie wiem, zrobić, że z pistoletu skałkowego Predator strzela do ksenomorfa, why not, tak? No nie takie rzeczy, żeśmy dostali, kurwa, w uniwersum, także słuchajcie, to myślę, że to będzie tyle ode mnie, także trzymajcie się, do następnego. Cześć. Spodobał ci się film? Zostaw ocenę i komentarz pod filmem, a jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o uniwersum, zasubuj kanał. Dzięki i na razie.